Ale jaki? Co nam grozi? A czasu nie ma wiele. Teraz decydują minuty, a nawet sekundy. To alarm powietrzny. Nie, w taki sposób na ten sygnał na pewno reagować nie należy. I na pewno nie tak. Nieświadomość niebezpieczeństwa, nieznajomość zasad zachowania się podczas alarmu, brak organizacji może kosztować życie. Wreszcie panika. Wróg numer jeden w wypadku każdego kataklizmu. W panice zawsze giną słabsi. Kobiety, kaleki, ludzie starsi, dzieci. Nie, tylko zachowanie zimnej krwi i stosowanie się do przemyślanych instrukcji da nam szansę uratowania się. W naszym filmie podamy właśnie takie podstawowe instrukcje. Wierzymy, że wojny nigdy nie będzie, że ludzkość dojrzała do pokojowego rozwiązywania konfliktów. Ale jednocześnie nie wolno nam zaniedbywać niczego, gdy chodzi o życie. Bo jeśli atak nastąpi, co wtedy? Alarm może nas zastać wszędzie. Na ulicy i w tramwaju. W pracy. W szkole. W domu. Co wtedy robić? Jak się zachować? Wróćmy do sytuacji wyjściowej i jeszcze raz ogłośmy alarm. Od chwili ogłoszenia alarmu do momentu ataku mamy jeszcze trochę czasu. Wykorzystajmy go racjonalnie. Przede wszystkim ubierzmy się szybko, stosownie do pory roku. Wyłączmy gaz i elektryczność. Wygaśmy ogień w piecach. Zabierzmy żywność, którą już wcześniej zabezpieczyliśmy przed skażeniem, pakując ją w plastikowe torby i hermetyczne naczynia. To, czego nie bierzemy z sobą, niech też zostanie zabezpieczone. Przecież niekoniecznie wszystko musi ulec zniszczeniu. Zabierzmy dostępne nam i wcześniej przygotowane środki ochronne. Wypuśćmy zwierzęta domowe. Zainteresujmy się sąsiadami, może o niczym nie wiedzą. I teraz szybko, lecz bez paniki, udajmy się do najbliższego schronu lub ukrycia. Jeśli nasze czynności będą celowe, a potrzebne przedmioty będą się znajdowały na właściwych miejscach, wszystko razem zajmie nam tylko parę minut. Z kolei omówmy przebieg alarmu w zakładzie pracy. Pozostawione w ruchu maszyny, panika. Zupełnie źle. Wróćmy więc szybko do pozycji wyjściowej. Wyłączenie maszyny to chwila. Nie powiększajmy niepotrzebnie i tak dużych strat. Środki ochrony osobistej powinny być wcześniej przygotowane. Teraz zabieramy je i szybko do schronu. Specjalne zadanie mają członkowie zakładowych drużyn TOPL. Schrony znajdują się na terenie zakładu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Przy schodzeniu do schronu i w samym schronie obowiązuje spokój i ścisłe stosowanie się do poleceń służby schronowej. Podczas alarmu szczególnie trudne zadanie ma nauczyciel. Naturalnie nie wolno mu ani na chwilę pozostawić dzieci bez opieki. A więc wszyscy na miejsca. Zaczynamy od początku. Dzieci albo nie doceniają niebezpieczeństwa, albo łatwo wpadają w panikę. Z tego względu zachowanie normalnej szkolnej dyscypliny jest szczególnie ważne. Czas poświęcony na ustawienie dzieci w pary nie będzie stracony. Wreszcie ulica. Już mówiliśmy, że największe niebezpieczeństwo w czasie alarmu to popłoch. Tylko spokój, opanowanie, sprawna organizacja i przemyślane czynności mogą ograniczyć straty. A więc wróć.
Środek jezdni i skrzyżowania muszą być wolne dla jednostek ratowniczych TOPL i wojska. Milicjant nie opuści skrzyżowania, dopóki nie zapanuje na nim porządek. Posterunki TOPL wskażą najbliższe ukrycia. Obsługa tramwajów i autobusów zapewni porządek przy opuszczaniu pojazdów. Wyraźnie i gęsto rozmieszczone znaki orientacyjne ułatwią znalezienie schronu. Tu również porządek utrzymają toplowcy. Jeśli w pobliżu nie ma schronów ani szczelin przeciwlotniczych, rolę ich może spełnić jakikolwiek głębszy wykop. Wiemy już, jak się zachować po ogłoszeniu alarmu lotniczego. Ale może się zdarzyć, że nalot nastąpi niespodziewanie. Wtedy o wszystkim decydują odległość od miejsca wybuchu i nasza szybka orientacja. Od błysku do nadejścia fali uderzeniowej upływa kilka sekund. Jedyna szansa to upaść na ziemię z twarzą zakrytą dłońmi lub schronić się pod meblem. Padając, osłaniamy oczy i odkryte części ciała, aby ochronić je przed porażeniem. Padamy w takim miejscu, by odłamki nie mogły nas dosięgnąć. A na ulicy upaść twarzą do ziemi, ukrywając twarz w ramionach i nakryć się narzutką lub płaszczem. Staramy się przy tym wykorzystać jakąkolwiek osłonę, zagłębienie terenu lub wykop. Jednak nie wolno chować się pod ścianami budynków, ponieważ wybuch może je zawalić. Kierowcy powinni zatrzymać pojazdy. Pozostaje nam do omówienia sprawa zachowania się w schronie lub szczelinie przeciwlotniczej. Obowiązuje tu przede wszystkim dyscyplina i spokój. Należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom służby schronowej. Jedzenie trzeba ograniczyć do minimum. Może się zdarzyć, że dopływ prądu do schronu zostanie przerwany. Nie zapalajmy wtedy zapałek, świeczek czy lamp naftowych, gdyż ogień zużywa tlen. Możemy natomiast użyć latarki elektrycznej. Z tego samego względu nie wolno w schronie palić papierosów. Do opuszczenia schronu po nalocie, gdy teren jest skażony, należy się specjalnie przygotować. Nawet prowizoryczne środki ochronne mogą zapobiec skażeniu. Na przykład tampon z gazy i waty. Motocyklowe okulary. Gumowe buty. Lub owijacze ze ścisłego materiału. Narzutki. Płaszcze przeciwdeszczowe, rękawice, kaptury na głowę, w miarę możliwości maski przeciwgazowe. Najważniejsze, by ubiór jak najszczelniej okrywał ciało. To, co w tym filmie pokazaliśmy, to tylko podstawowe zasady zachowania się podczas alarmu i nalotu. Mamy wprawdzie nadzieję, że nie przydadzą się one praktycznie nigdy. Walczymy przecież o pokój i powszechne rozbrojenie, ale lekceważyć tych zasad nie wolno. Tu chodzi o życie.